Ostatni mecz drugiego dnia turnieju o Puchar PBG. Oj, zmęczeni jesteśmy wszyscy. W ostatnim meczu, meczu o ostatnie i przedostatnie miejsce, spotkała się Wielkopolska w żółtych strojach i GTK Gdynia. 67-41 prowadzą Pomorzanie Gdynia. Tu specjalnie kibice przyjechali suchego lasu. Dobrze mówię, Las Vegas. Las Vegas. Pytanie, dlaczego nie dopingujecie tutaj z Wielkopolski? Wy jesteście w ogóle fan klubem Macieja Klimczuka, tak? No dobrze, sobota jest, to tam możecie sobie dzisiaj posiedzieć dłużej. Ale ogólnie jesteście zadowoleni z gry waszego ulubieńca, waszej gwiazdy. Co? Mało grał. Mało grał? Jak słabo gra, to gra mało. Popatrzmy, 3 minuty. Ale gra teraz, patrzcie, i zablokował świetnie Maciej Klimczuk. Idziak, basket, grają chłopcy. Bójcie się wszystkie kadry. 40-67. 44. No chciał zablokować, nie udało się. 69-44. Sada zrobił ten Michał Marek, bo już tutaj był na konkursie danków i wsady robił. A Gdynia żyje do końca, kibicuje. Oj, Michał, 69-44. Będą dwa rzuty. Mikołaj Witliński ma drugie miejsce w klasyfikacji strzelców po dwóch dniach. No, chłopak Fischer już ma 100, prawie 30 punktów. Pięknie rzuca. Mikołaj, dobry rzut. Tak teraz spojrzałeś na tą tablicę, myślisz, że jeszcze jest szansa wygrać. W pływaniu, bo ty pływasz, nie? Jak ci ktoś odjedzie na 3 metry, to go już też nie dogonisz. A skąd pochodzi najlepsza pływaczka Polski? Otylia Jędrzejczak. Skąd? Z Rudy Śląskiej, z mojego miasta. No niestety. Jak zrobiła karierę, to zostawiła Rudę Śląską, a nasz prezydent nie dał mieszkanie. Sprzedała je, poszła w Polskę. Kończę relację. Słuchaj, pierwszy...